wylądowaliśmy. Tropikalny las deszczowy. Say it. Tropikalny las deszczowy. No i złapał nas deszcz. Biorąc pod uwagę, że znaleźliśmy się w lesie deszczowym, to w sumie nie jest jakoś mocno zaskakujące. W związku z czym korzystamy z chwili i zwiedzamy Maracas Village i Maracas Beach. To jest jedna z takich najsłynniejszych plaż w Trinidadzie. Bardzo ładna. Byłoby milej ze słońcem, więc wrócimy tutaj jeszcze jutro na pewno. Natomiast wioska jest super i też takie karaibskie bardzo klimaty i dzieciaki biegające i ogólny chaos i w ogóle bardzo ładnie. What's your name, sir? Raj Kapoor. Raj Kapoor? Yeah. Are you from here? Trinidad, yeah. From Trinidad. It's a beautiful country. Thank you. I am from Poland. Poland? Way Dutch. Far away. Yeah. Dutch. No, not Holland. Poland. Polonia. Poland, oh, Polish. Polish. That's nice. That's nice. Yeah, middle of Europe. Poland and Sweden and Norway are all outside there. Poland, Sweden, Norway. Yeah. What's the other one? France. Going, yeah. North Coast, you meet Las Cuevas and Lancashire. We were sleeping now in Las Cuevas two nights. Yeah. Beautiful, nice. Super nice. Sleeping on the beach or in the house? In the house, oh. Yeah. Wymyśliłam sobie, że chcę zobaczyć jakąś plażę, gdzie się wyjeżdża na góry i potem trzeba zejść w dół. Ale dojechaliśmy do pewnego punktu i droga jest zamknięta. I teraz nie wiem, bo piechotą to jest ponad godzinę. I mimo, że lubimy też chodzić po górach i tak dalej, to trochę nam jest szkoda czasu, bo chcemy tyle rzeczy jeszcze zobaczyć, a mamy mało czasu tutaj. Banano. Banano, I said. Banano. Because po polsku jest banan and I wanted to sound more English. Zdecydowaliśmy pójść piechotą. Nie wiem, czy dojdziemy do samego końca, ale pan nam powiedział, że jechać się nie da, bo jest strasznie mokro i że mamy za słaby samochód. Chociaż wydawałoby się, że mamy całkiem niezły. Ale już jest bardzo ładnie. Takie mają piękne roślinki tutaj. Moja mama by zwariowała. Bambusy. To filodendron jest. Moja mamusia ma takiego w domu. back open. Yay! Doszliśmy, ale jesteśmy całkiem moksi i ogólnie nadal leje, więc ten widok nie jest taki, jak powinien być, ale i tak myślę, że gra warta świeczki, bardzo ładnie i bardzo miły hike. Rain forest. And then rzeczka sobie płynie prosto do morza karaibskiego zresztą. Wygląda lepiej. Nawet ty, babe. Dobra, teraz musimy tylko wejść z powrotem. Wyszło słońce, jest pięknie, ale bardzo ciężko się idzie. I mam jeszcze sobą 1,5 godziny. Tam jeszcze widać morze. Także nie będę tego nagrywać, dlatego że będzie to chyba żenujące. Do zobaczenia na górze. Freaking beautiful. Doszliśmy. Po mojej twarzy chyba widać, jak intensywny hike to był. Masakra. Stanęliśmy chyba ze 30 razy, po prostu oddechu zero. Druga sprawa jest taka, że mieliśmy ze sobą pół litra wody na cały ten hike i generalnie to jesteśmy strasznie głodni i thirsty i w ogóle. Więc tak, idziemy teraz szukać jedzenia. Idziemy po lunch? Shark sandwich. Shark sandwich. Raining again. Po tym tragicznym hajku, który nas kosztował tyle energii, przyjechaliśmy na plażę, znowu Maracas Bay, żeby troszkę popływać i się orzeźwić, a potem idziemy na obiad do jednej z tych budek, które są tam za mną i będziemy jeść, uwaga, shark, rekin, rekina będziemy jeść. Tutaj ludzie mają takie hasło przewodnie, mówią we will eat them before they will eat us, także zjemy je, zanim one nas jedzą. A tam będziemy jeść dziś. No i idziemy. Tradycyjne jedzenie, mocno lokalnie, na Maracas Beach. Pięknie tu jest. do you have there? There's some fucking shark, mate. A to powód, dlaczego nie nagrywamy w restauracji, jakby nie opowiadam o tym, co jemy i tak dalej. Because it's a bit loud here, no? Yes.